Dzień dobry moi drodzy, witajcie w pierwszym odcinku z Power Rising, nowej gry, która niedawno pojawiła się na Steamie, która chodzi naprawdę na górę, jeżeli chodzi o szczeble popularności, jak zresztą każdy nowy survival. Survival w świecie wampirów, sterujemy wampirami, zbieramy sobie swoich poddanych, walczymy, wbijamy gear level, budujemy zamki i walczymy również z innymi wampirami, czyli innymi graczami. Także witam was. Będzie to taki odcinek, nie będzie to seria taka typowa let's play odcinkowa, tylko od czasu do czasu coś wam będę wrzucał, ponieważ gramy sobie na streamkach, na mojego Twitcha. Kolejny stream z Power Rising będzie w piątek i wy chyba ten film widzicie również w piątek, tak, czyli dzisiaj o 18:00 odbędzie się kolejny stream ze Power Rising. Zapraszam, jeżeli ktoś chce z nami pograć, to link do Discorda macie w opisie, zapraszamy. No i cóż, tam też info na jakim serwerze, co i jak, gdzie, to wszystko tam. Zaczynamy. Stajemy w naszym nowo wybudowanym zamczysku. Chłopaki nie próżnowali, chwilę mnie nie było i z naszych drewnianych domków zrobili takie oto zamczysko. Jak tutaj widzicie, trumna, w której spałem. Niwakun tam sprząta, troszeczkę robi porządki. A więc bardzo, bardzo gra rozbudowana. Dużo, widzicie, dużo interakcji. Może mogę sobie usiąść na tronie i teraz decydować o jakichś tam losach, huntach i tego typu rzeczy. Tutaj w trumnach mamy swoich poddanych. I ja tutaj wrzuciłem, mamy tak, mamy Ronalda. Mamy nowego służącego, czyli zdobyłem jakiegoś tam poddanego, wrzuciliśmy go do trumny i przemieniliśmy go w wampira. Mogę go teraz nazwać, powiedzmy, że będzie się nazywał Damiś. Niech wstanie, niech to zachęci Damisia do tego, żeby z nami grał. I mamy tutaj poddanego, servant inventory, można mu dawać ekwipunek, prawda? On tutaj będzie, zobaczcie, za mną chodził. Ja przy okazji zrobię quest, bo to był mój quest na zrobienie tego. Kolejny quest to jest Construct and Interact with Isle of Twilight. Chłopaki już to wybudowali, więc wystarczy, że sobie do tego podejdę. Ale okej, okay. Jeżeli chodzi o mojego służącego, czy ja go mogę z powrotem wrzucić do trumny? Na razie nie, okej, okay. Czyli tutaj mam służącego, który gdzieś tam za mną chodzi sobie. Nie, on na razie tu siedzi, on siedzi i broni. Dobrze, dobrze, bo ja nie chciałem, żeby za mną chodził. Tutaj kolejnego złapaliśmy, siedzi w celi już, jak widzicie. Możemy go zostawić, możemy go przekonwertować na wampira, na naszego służącego. Okej, okay. Niwakun tutaj widzę cały czas crafci. W takim razie ja wybiorę się na zbieranie troszeczkę rzeczy. Rzeczy, które nam się przydają. Wyjdźmy z zamczyska, tylko jest, moi drodzy, słońce. Pokażę wam mechanikę, jeżeli wyjdę na słońce, to zacznę zbierać obrażenia. Zwróćcie uwagę na to. Więc trzeba się schować, trzeba się kryć w cieniu. Okej, okay, zamykamy drzwi. Co by nam tutaj? Są nasze konie, które mamy. Zamykam drzwi. No i idę w teleport. W prawym górnym rogu tutaj widzicie, ile jeszcze zostało do księżyca. Podczas księżyca jesteśmy silniejsi. A nie, nie mogę się teleportować, ponieważ mam dużo zasobów. I te zasoby jeszcze zanim pójdziemy, zostawmy. Bo jest tego naprawdę dużo. Więc pójdziemy do naszego skarbca, zostawię zasoby i będziemy biec dalej. Zwróćcie uwagę, jaki ten zamek jest zrobiony, świetnie. Dobra, bo się zgubiłem, tutaj chciałem pójść z tej strony. Skóra. Tak, a resztę nie chce mi się teraz układać w czasie odcinka, żeby nie tracić waszego czasu. No to całą resztę wrzucimy sobie tutaj. Trochę tego nazbierałem, zanim zacząłem grać odcinek. Serce zostawmy, serce też sobie tutaj dajmy. I empty glass, dobra. Mamy bardzo mało krwi, trzeba będzie zdobyć jakąś krew, więc udam się teraz właśnie na małe polowanko. Biorę sobie krew i zobaczymy, co dalej. Dzisiaj sobie po prostu tak pobiegamy bardziej bez celu, żeby wam mniej więcej zaprezentować grę, jak to wygląda. Jak widzicie, ja używam włóczni, to też wam zaraz pokażę. Wiecie co, najpierw wejdźmy do teleportu. Wybierzmy sobie jakieś miejsce na mapie, może jakieś tam początkowe miejsca, w których zaczynaliśmy, żeby wam to wszystko zaprezentować. Ja używam włóczni, każda broń ma inne animacje ataku, inne skille. Prawda, więc zobaczymy. Włóczniem jeszcze nie grałem, specjalnie na odcinek wziąłem nową broń. Tych broni jest trochę, tych skilli też jest trochę, o, mogę wam pokazać. Używam teraz skilli chaosu, można mieć skilli lodu i tak dalej, i tak dalej. I widzicie, jest księżyc, więc teraz idealny czas na polowanie. Zamienimy się w wilka.
i pobiegniemy. Pobiegniemy coś znaleźć. Może wyznaczmy sobie jakiś cel. Wyznaczmy sobie jakiś cel. Tutaj jest leather, animal hide, papier. To jest coś, co zawsze się przyda. Więc idziemy w tamtym kierunku. Przy okazji trzeba złapać jakąś ofiarę, żeby mieć... No co, może tego wilka? Au, nie chciałem. Nie do końca chciałem go... Jest na niskim levelu, bo nie chciałem go aż tak zabijać. O! Nie wziąłem żadnego młotka. Ale okej. W tym też można zebrać kamień. W tym kamieniu widzimy, że są jakieś diamenty, więc o te diamenty mi chodzi. Ametysty, świetnie zebrane. Oczywiście trzeba uważać też na inne wampiry, na mobki, które są na mapie. Na bossy, które sobie gdzieś po mapie chodzą, krążą. Więc zawsze gdzieś z takimi można się spotkać. Hop. A propos. Łapka na ludzi. Okej. Pokonany. Jak widzicie, wszędzie tutaj czyha niebezpieczeństwo. Pokonany. Zostałem troszeczkę zatruty. Musimy zebrać trochę krwi, czyli trzeba znaleźć stworzenie, które ma w sobie krew. Może przemienimy się w formę wilka. Będzie łatwiej, będzie szybciej. O! Jeszcze nie. To nie. Siarka też się przyda do rozbudowy zamku. Gdybym miał młot, oczywiście, czy jakąś maczugę, to szybciej by to poszło, szybciej bym to wszystko rozwalił. Ale włóczniom też się da. No nie, dobra. O, coś tu się świeci. Fire Blossom. A, i gdzie ja jestem? W którym miejscu? Prawie zmierzamy do tego miejsca. Randowo forma wilka. Później są inne formy. Jakieś niedźwiedzie, prawda? Także gra jest dość rozbudowana. Ktoś tu ma swój zamek, z tego co widzę. Tak. Albnesi. Gracz Albnesi tu się rozbudował, więc muszę uważać, bo bardzo możliwe, że oni tutaj gdzieś będą. Okej, mamy moby. Te moby są na niższych levelach niż ja, więc nie powinno być problemu. Jak widzicie... Pokonamy kilku. A na następnych... O, ten ma najwyższy poziom. Więc pokonam wszystkich dookoła, a tego ostatniego sobie wypijemy mu krew. By zdobyć troszeczkę krwi w tym momencie, widzicie. O, i mam jego krew, teraz krew od roga, prawda? Czyli i ta krew od roga daje mi bonus do szansy krytycznych na, tak, na moje bronie, czyli akurat gram włócznią, więc dla mnie idealnie. Inny rodzaj przeciwnika, inna krew daje inne bonusy. Pokonany. Kilka również pokonamy. Czemu by nie? Bierzmy to, co tutaj jest. I jest bosik, którego już pokonaliśmy. To jest jeden z pierwszych... Oj, pomyliłem. Zmieniłem broń i mam inne skille, których nie do końca pamiętam. O! I śniw. I właśnie jest archerka. Kelly the Archer, taka troszeczkę jak Ashka z Lola. Jeżeli ktoś grał, to wie, o czym mówię. Pokonajmy tego i teraz pokonamy ją, spróbujemy jej krew właśnie wziąć. Leżysz? Dawaj, dawaj, tutaj. Jeszcze ta walka tą bronią nie idzie. Troszeczkę mi się mylą skille, do tej pory używałem innej broni. Przed odcinkiem zmieniłem. Żeby pokazać coś innego niż było na streamie. Dawaj, 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 dawaj. Freeze.
rachunku. Myślę, że teraz ją... No nie trafiłem. Jest i tu. I jest pokonana. Nie wziąłem jej... O, mogę teraz. Patrzcie. I to jest właśnie bosik. Jeden z początkowych. I boss został pokonany. Słyszycie muzyczkę. Teraz mam troszeczkę, żeby sobie to... Troszeczkę czasu, żeby to wszystko oczyścić. Tyneczki też sprawdzimy, co w nich jest. Niedźwiedzia oczywiście też upolujemy. Kury, które są potrzebne do craftu. Pokonany. Zobaczmy, co mamy tutaj. Biorę to wszystko. Oj, nie, nie, nie. Srebro. Srebro wyrzućmy. Srebro, bo trzeba jak najszybciej przenieść. Ja jeszcze nie zamierzam wracać do domu. Najlepiej mieć konia, wsiąść na srebro i pojechać, bo srebro o nas rani. Obrażenia w czasie nam zadaje. O, jest książeczka, która jest potrzebna do odblokowywania nowych rzeczy, do researchu. Tutaj walczyłem, więc tu jest chyba wszystko... Nie, nie. Dobra, pokonany. Tutaj już nic nie ma, jeszcze te namioty niesprawdzone, tam są nowi przeciwnicy. Kilka otworzymy. Podchodzi. O, dwa są. Kura, kości. Już wam mówiłem, no to są przeciwnicy na niższych poziomach, ale z tym bossem i tak było ciekawie. Pokonani, tam kolejny wilk śpi. Dwa nawet. Niedźwiedź. Pokonany. Zbierajmy to wszystko. Gierka naprawdę mega, mega przyjemna. To jest oczywiście jeszcze wczesny dostęp, ale jak wiecie, jak widzicie, no jest w nim naprawdę dużo elementów. Mapa, jeżeli spojrzymy, to jest naprawdę, naprawdę duża. Ciekawa, ciekawa rozgrywka. Widziałem strzały, możliwe, że jest tam inny gracz, będę musiał uważać. Jeżeli jest ich więcej, to albo środowisko ze sobą walczy, bo to też na przykład zwierzęta, jeżeli nie są na przykład oswojone przez tych moby, które bije, to mogą ze sobą walczyć, więc teraz zobaczmy, czy tam jest inny gracz. Chyba nie. Chyba to nie był inny gracz. Pokonany zanim wstał. Świetnie. Zbieramy kolejne materiały. Jeszcze tak, jeszcze tutaj jest jakaś skrzynka, którą będę chciał zebrać. Otwórzmy. Was poproszę, dajcie mi znać, czy chcecie od czasu do czasu, żebym nagrywał też odcineczki z tej gry, czy po prostu wszystko na streamie, być może. Jeżeli chodzi o archiwum ze streama, to... A, to już było. Jeżeli chodzi o archiwum ze streama, to nie jestem jakby do końca fanem, żeby wrzucać. Ale zobaczymy. Jeżeli chodzi o tej gry, bo dużo się dzieje, jest nas dużo osób, prawda? To jest takie zamieszanie, nie jest to takie spójne. Gramy w kilka osób. Więc tutaj raczej bym zostawił to wszystko na streamy, ale zapraszam was. Ej, czy ja to wszystko tutaj byłem? Możliwe, że... O, miecz. Zielony miecz jakiś mi wydropił. No, ale gear level 6 oczywiście, więc jak... Gdzieś zaznaczmy sobie tamten teren, do którego będziemy zmierzać. 700 metrów. Jest kawałek, trzeba pobiec. Po drodze oczywiście będziemy zbierać, walczyć. O tak, jest tu ktoś był. Ja za kimś biegnę.
Pozbieram. Ja akurat jestem na w takim momencie, że zbieram wszystko, chcę jak najwięcej sobie wykrafcić, żebyśmy wszystkiego mieli pod dostatkiem. Zobaczmy, gdzie jest ten inny gracz. Może z nim zawalczymy, jeżeli będzie sam. O, tam. Coś było? Tak, widzę, że on tutaj biegł. Patrzcie, jest, on walczy. Nie, one między sobą walczyły chyba. Polował, tak, polował na jelenia. Wilk. Wilk polował na jelenia. Dobra, pokonany. I mam pełen inwentory. No to wracamy. Pełno inwentory. Jedziemy. Jedziemy do zamku. Wiecie co? Pełne inwentory, ale tu są rzeczy ważniejsze, na przykład niż kamień. Tylko jest słońce, muszę się schować. Kamień nie jest mi potrzebny i pył do kamienia również, nie? Wejdźmy, tu jest kawałek cienia. To jest bardziej przydatne, brąz. No dobra. Nie będziemy jakoś tego brązu mega zbierać. Uważajmy. Może się troszeczkę zregenerujemy. Widzicie, teraz tą krew, którą tutaj mam, przeobrażam swoje życie. Muszę zawsze pamiętać, żeby mieć krew. Jak nie będziemy mieć tej krwi, to będziemy tracić też to zdrowie z czasem. O, proszę, jak zrobiłem? Stoję w cieniu brązu, tej góry brązu, którą wymieniam. Dobra. Teraz tak. Zmienimy się w formę wilka. Spróbujmy przebiec. W tym kierunku. Szybko to zanieść, to co zdobyłem. No ktoś ewidentnie przede mną idzie. Kości. Jest tutaj... Nie. Environment ze sobą walczy. A my biegniemy. Przesuń się do mnie, bo chcę walczyć w cieniu. Pokonany. Whitstone się przyda. Forstred również się przyda. Dobra. Może jeszcze tutaj. Bierzmy troszeczkę siarki. Na górze mamy krwawy kwiat. Krwawą różę, ale chyba po nią nie będziemy teraz szli. Mam jej dużo, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, zmierzamy do naszego zamku. Nie mogę używać teleportów, jak mam pełen ekwipunek, więc muszę pobiec, muszę do zamku pobiec z buta, po prostu z buta. Już są jeziorka, które kojarzę, więc powolutku zbliżamy się do nas. Się to zebrał. O! Glina się przyda. Co mi się teraz nie przyda? Drewno, bo drewna jest wszędzie dużo. Bierzmy drewno. O, znowu mamy. Znaczy, wywalmy drewno. Zbierzmy brąz. Uliczka.
Tędy nie przejdę. Forma wilka. I biegniemy. Za 3 godziny do księżyca. Ale tu już zdążę dobiec do bazy. Tak mi wydaje. Jeden zakręt, ale tu, a tak, tu jest ta osoba, która, tak, którą sprawdzałem. Hobby, nie, to jest ktoś inny. Hobby, musimy uważać, żeby mnie nie dorwali. Czy oni mają drzwi otwarte? Okej, okay, mają nienakarmione serce zamku. Biegnijmy teraz szybko. I tutaj idziemy. O, za mną strzelają bandyci. Jest nasz mostek. Już prawie w domu. Jeszcze zbierzmy. Jeżeli ktoś lubi craftić, rywalizować z innymi, najeżdżać sobie bazy, walczyć, rozwijać skille, zaraz wam też pokażę te skille. Mogę nawet zabyć. Tutaj zabycie boostuje sojuszników. No i prawie jesteśmy w domu. Jeżeli chodzi o rozbudowę, naprawdę mnóstwo rzeczy można wybudować. Jest co robić w tej. Prawda, jest co robić. O! Kwarc. Kwarc się przyda. Kwarc się przyda. Ale skórę. Czy ja chcę skórę? Wiecie co? Kwiatków nie potrzebuję. Z tego właśnie wezmę kwarc. Dobra, wzięte. I jest księżyc, świetnie, nie muszę się już martwić o słońce. W jakiś czas jest też krwawy księżyc, podczas którego wampiry są silniejsze, szybsze. Okej, dobra, mam full, nie będę tego zbierał. Wracamy do siebie. Proszę, jak wilk poluje. Kolejny. Jesteśmy w zamku. Rozdajmy to wszystko, co zdobyliśmy, bo trochę tego jest. Czy mamy Niwakuna? Później. Dobra, to później. Tak, trzeba, już mi mówią, żeby poddanego wysłać, ale to na spokojnie. O, także widzicie, mamy tutaj, jeszcze wam pokażę wyjście z drugiej strony. Jest naprawdę, naprawdę przyjemnie. Jeżeli chodzi o nasz zameczek. Dobra, mieliśmy do tej skrzynki to wrzucić, więc idziemy. O, proszę. Coś dla fanów Dark Soulsów, jak widzicie. Tutaj mamy naszego poddanego, którego możemy karmić szczurami. Jak widzicie, o. Dałem mu szczura. Szczur jest tam w celi, on go sobie zeżre. Więc bardzo, bardzo gra rozbudowana. Dużo rzeczy. Serce zamku. Serce zamku musi być. Musimy dawać krew. Dzięki temu jest jakby zasilanie tutaj. Powy zamek wampirów tam. O, to wam jeszcze zanim tutaj. Wam pokażę. Tutaj nasze obrabiarki są, pracują.
mamy grinder, jak widzicie. To wszystko, co teraz zdobyłem, mogę wrzucać do grindera. Widzę, że tu chłopaki glinę mają, to im dorzucę. I kamień. I kamienia ja tutaj nie mam. Tutaj jest na drewno. Mam jakieś drewno? Nie, drewno wywaliłem. Tak, tak. I tu jest na kamień. Kamienia również już nie mam. Dobra. Wejdźmy tu. I nasz storage, prawda? Ale ja wszystko wrzucę sobie teraz do tej skrzyni, a ja sobie to poza nagraniem czy na streamku poprawię. Teraz nie będę was tym zanudzał, więc tylko to wszystko tutaj wrzućmy. Tak. To zostawmy. W porządku. Szczury, nie ruszać, EQ, pierścionki. Skóra, właśnie. Rzućmy skórę, tego szukałem. Zielsko. Tak. Drewno. Zielsko. Blood essence. Rzućmy esencję krwi, którą zdobyłem teraz. Serca, mam trochę tych serc. Również dorzućmy. Okej. Okay. A jeszcze. Ups. Zielsko 2. A jeszcze właśnie. Fire Blossom. Fire Blossom. Dobra. Glina. Chyba glinę też miałem, prawda? Glinę wrzuciłem do grindera. I kości. Oczywiście też dorzucamy. Świetnie. No jak widzicie, mamy na przykład working bench, możemy tutaj różne rzeczy robić. No jeżeli chodzi o budowę budynków, jest też cała masa, ja co chwilę coś tam odblokowuję, mury, dywany nawet możecie robić, nie? Oczywiście do wszystkiego potrzebne są odpowiednie materiały, wallpaper, prawda, uniwersalne rzeczy, kominek, statuły, jest tego troszeczkę, waza, lustra nawet, pochodnie, jeżeli chodzi o produkcję, też tego trochę jest, fundamenty do zamków, prawda, to wszystko się buduje, więc ten cały zamek został wybudowany przez chłopaków, jak mnie nie było. No i jestem pod wrażeniem, muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Później wyślemy służącego właśnie na polowanie, tak jak mi tutaj Niwakun już podpowiada, ale najpierw właśnie trzeba będzie go uzbroić. A, jeszcze tak, jeszcze chciałem tutaj podejść, zobaczyć jedną rzecz, tak, Treat i Whetstone, to trzeba wrzucić, dość ważne rzeczy. Tu mamy różne rudy, tak, tak, topaz, ametyst, gemdust, emerald, kwarc. Olej rybny jeszcze mam. Dobrze. Tu chłopaki będą później z tego przetapiać. No i mamy kowala, oczywiście możemy robić bronię. Później jest z żelaza. Jak widzicie, tych broni jest troszeczkę. Można robić klucze do zamku. Dzięki temu będziemy mogli sobie zamykać. I możemy też wejść do serca wrogów, prawda? Także jest otwierać i zamykać będziemy mogli pewne rzeczy. To jest też bardzo ważna mechanika. Można robić później ładunki wybuchowe, żeby zniszczyć bazę przeciwnika. Ileś tam ładunków do rozwalenia jakiejś tam ściany. Jest to droga zabawa, ale do tego będziemy dążyć. Jeszcze pewnie nagram wam kilka odcinków właśnie z walki, takie z innymi graczami. Trochę tego będzie. O, widzę, że kolejne skrzyneczki tutaj Niwakun daje. Dobra, aha, jeszcze możemy podejść, mogę wam pokazać, jak wygląda mechanika. O, jak wygląda mechanika. A widzę, że przenosi sobie Niwakun tutaj szafeczki. Zobaczmy, co on tam robi. Zobaczmy, co on robi. Pracowita mrówka, wszyscy śpią. A on sobie... o, widzicie, tutaj możecie robić sobie ubrania. No, to będzie lepsze od mojego. Ja mam gear level 4, ale jakoś się teraz nie przejmuję bardzo gear levelem. Jak widzicie, chodzę na niższe levele sobie zbierać. Nie idziemy na jakiegoś bossa i tak wszyscy pójdziemy razem wtedy. Więc tak to wygląda. Ja chcę podejść jeszcze do researchu. Widzicie, tutaj możemy się uczyć, odkrywać nowe rzeczy. Do tego są potrzebne te książeczki i scrolle, prawda? Mamy tutaj jakieś
różne książki. To jest akurat paintings, prawda? Czyli tutaj mógłbym się w research desku nauczyć różnych malowideł, a tutaj jest scrolle, mając tych scrolli więcej, będziemy mogli później właśnie papiery wartościowe. Rzućmy je. To wszystko tutaj będziemy mogli nowe technologie uzupełniać. Patrzcie, ile ja tego muszę się jeszcze nauczyć. Ja tego wszystkiego muszę się nauczyć. Chłopaki to odkryli, więc ja mogę po prostu przyswoić to do siebie. Więc teraz to zrobimy. To jest bardzo fajne. Jesteśmy w klanach czteroosobowych w tej grze. Nie wiem, czy będzie jakaś dyplomacja. No to dla osób, które chcą grać w większej ekipie, jest to dość słabe. Ale gra jest we wczesnym dostępie. Być może, jeśli dacie odpowiedni feedback, to twórcy by to zmienili. Dobra, to jest ok. Słuchajcie, 30 minut odcineczka. Myślę, że to wystarczy. O, fanty dla więźniów. Jeszcze możemy im tutaj dać. A, tu jest już pusta. Tam widzicie. Nasze koniki. Jest i Damiś, prawda? Jest tutaj Damiś. Można mu dać później jakieś EQ i tak dalej, i tak dalej. O, widzę, że Damiś już jest uzbrojony. Dobra, skoro Damiś jest uzbrojony, to wyślijmy jeszcze go. Wyślijmy go na polowanie, jak wam już wcześniej wspominałem. Hunt in progress. Co by nam Damiś zebrał? Wyślemy go tutaj. Nie pasuje Damiś tutaj. Zaraz, jeszcze raz, wejdźmy. Gdzie on będzie pasował? Może tam są nasi chłopaki, wysłali swoich ludzi. Cmentarzysko. Zerowa szansa na sukces. Widzę, nie za bardzo mu to pójdzie. Trzeba mu dać jakieś perki, prawda? Nie, no to kancelujemy, nie wrzucamy tam Damisia. Ja sobie będę musiał dokładnie tę mechanikę pewnie na streamku dzisiaj rozpracować. Chyba, że jest jakiś łatwiejszy. No nie. On czegoś nie ma. On po prostu czegoś nie ma. Dlatego go nie mogę wysłać. Dlatego mu się nie uda. To są jego perki, prawda? No, musiałbym mu dać też lepsze uzbrojenie. Dobra, to będziemy sobie pewnie później w kolejnych odcinkach być może wam to pokażę. Tutaj jeszcze kolejny służący się tutaj robi, jak widzicie. Ale to jest zwyczajny wieśniak, więc z niego jakiegoś większego pożytku nie będzie. Tutaj mamy Militia Crossbow, Militia Light, także mamy różne rodzaje tych potworków. Czy ja mogę tylko, jeszcze pytanie, czy ja mogę Damisia dosłać do tego miejsca? Nie, to bym musiał skancelować to. Dobra. Okej, okay. To było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, że gra wam się podobała. My się naprawdę świetnie bawimy, zapraszam was na streamki i na kolejne odcinki. Do zobaczenia.